Panie premierze, witamy w Szczecinie! Cieszę się, bo czuć na tej sali energię. Widzę to po waszych twarzach, po waszych oczach, że rzeczywiście wam się chce. Ta wasza generacja wchodzi w życie publiczne w chwili bardzo trudnej. Żyjemy w takim momencie przełomowym, trochę epickim. Zarówno doświadczenie pandemii, poruszające doświadczenie wojny, ale też to doświadczenie dnia codziennego w naszej ojczyźnie. To jest taka niepewność co do przyszłości kraju. Można mieć różne poglądy na różne sprawy. Można być wierzącym, niewierzącym. Ludzie mają różne autorytety, różne priorytety. Ale jedno też nie może podlegać negocjacjom. Szacunek, tolerancja, godność człowieka. Istotą naszych rządów, czy to będzie kwestia praw kobiet, kwestia aborcji, czy związków partnerskich, relacji państwo-kościół, jest poszanowanie dla drugiego człowieka. To człowiek musi podejmować decyzje dotyczące jego życia, jego przyszłości samodzielnie. Że państwo i władza jest po to, żeby pomagać, a nie narzucać. Tusk jest no super, jest normalny, jest taki, jaki młodzi chcą, żeby był. My w niego wierzymy, on wierzy w nas, chce zapewnić nam dobrą przyszłość, no i liczymy na niego, trzymamy kciuki. Czy kiedy Platforma dojdzie do władzy, to zajmie się reformą podstawy programowej oraz czy rozważy powrót do szkół gimnazjalnych, które funkcjonowały bardzo dobrze? Ja bym raczej przestrzegał przed kolejną rewolucją systemową i organizacyjną, natomiast rzeczywiście przyłożył się przede wszystkim do uratowania zawodu nauczycielki i nauczyciela. Jak mają iść młodzi, zdolni ludzie do zawodu, gdzie władza mówi, masz 3000 na rękę, mogę ci dać 4% podwyżki, ta władza, która sobie przed chwilą dała 60%. Jak ja mówię 20% podwyżki dla nauczycielek, nauczycieli, to oni mówią, nie ma mowy w ogóle, co to, a to jest minimum. To jest spoko, jest takie do ludzi, do pogadania, nie jest tak, że sztywno, zawsze się trzyma kartki czy coś, tylko faktycznie jest do ludzi, jeżeli się podejdzie, to nigdy nie ma problemu. Cześć. Cześć. No właśnie ze względu na niego musimy zrobić wszystko, żeby... Jak masz na imię? Hubert. Żeby Hubert, jak pójdzie do szkoły, w tej szkole byli nauczyciele, nauczycielki, dobrze zarabiający, chcący ciebie uczyć, żebyś wyrósł na dużo mądrzejszego niż ten facet, co tu gada od godziny. Spotkanie z Donaldem Tuskiem na pewno daje nam nowego powera do działania i zachęca. Widzimy, że jest sens tego działania i że nasze działanie ma wpływ na politykę po prostu. I że jesteśmy tej polityce potrzebni i że młodzi ludzie są potrzebni.